Kolejny dzień, dziś już niestety ostatni z rodzicami, bo w nocy wyjeżdżają, znaczy w sensie rano mają jutro samolot, ale w nocy będziemy jechać. Wczoraj nic, w piątek nie nagrywaliśmy, mieliśmy gości, znajomych mojego taty, których nigdy nie znałam i trochę było głupio wpychać im kamerę w oczy, więc wczoraj nic nie nagrywaliśmy. A dzisiaj... Rośnie mi ciasto na pizzę. Dzisiaj robimy pizzę. Ja sobie jeszcze kończę pić kawkę w moim kubku pod tytułem Nie rozmawiaj do mnie. Rodzice grają w tenisa na Kinekcie i siostra moja właśnie przyjechała. Także będziemy sobie jakoś dzisiaj dzionek spędzać i postaram się wam jak najwięcej pokazać. Kaszą tenisiści. Przyszliśmy z tatą gdzie? Do muzeum takich małych, dużych ptaszków. Muzeum historii naturalnej. Takie małe ptaszki to są. Dizonaury. Cirpirze i szkopartyle. Cirpisz to jest takie małe zwierzątko. Ma rozpiętość skrzydeł 18 metrów. Jak się go skupię, to się załaduje 18 wagonów piór. A szkoparty to taki mały kręcik, który ma 22 metry długości. Także idziemy oglądać ich kolegów. A tam gdzieś idą dziewczyny, nie wiem czy widać. Pomachać! Nie wiem czy pomachały. Ale wchodzimy. A ci pirze i szkopartyle tylko nad Gopłem mieszkają. O! To jest kuzyn szkopartyla.
Jak wrażenia? Tylko tyle? Jeszcze tu no wrócimy. Jak się... Aż zaparło dech przecież. Jeszcze aż nie tu można... wrócimy, kochana. To nie pierwszy i ostatni raz. Podobało się, rozumiem. Nie. A tu tata, nie widziałeś te? Ja, w zeszłym roku. Jaką ci córeczko pizzę upiekła? Taką dobrą? Tak. Tak, a tyle ma dodatków. Dobra, to lecimy. Wyleczcie też, pijcie sobie coś i... Dziękuję. Jest prawie szósta. Spaliśmy niecałą godzinę. Kto spał, ten spał. No spałeś chwilę. A, ty jeszcze spałeś w samochodzie. No, oczywiście, pasażerowie wszyscy spali, no bo po co? Rodzice odstawieni. Mamy prowianty, mamy Red Bulla i inne takie. I w ten. Idziemy do fury. Ferbi stoi. I jedziemy do domu. Masakra. To jedziesz kubidubidu. Daj go. Zrobić przeciwko światu. Tak. Owce samobójca. Tak. Suicide Costway. Coś taka wkończona. Pospałam godzinę. I? Normalne. Ale... Busy dzień był, cały dzień chodzenia po muzeach i gotowania i potem goście i granie w Kinecta. No i dobrze. A masz puściutką drożkę, zobacz. No i właśnie to jest trochę bez sensu. Puściuteńko. No fajnie, ale... Wyłonił się jakiś szaleniec. Róż, i nawet biegacz był. Cześć. Ludzie to mają zdrowie. Czeki dojechały. Nie wiemy, jak dojechaliśmy, bo ja praktycznie spałam po drodze już. Tak. Może ja? Trafię, jeszcze trafię. Proszę bardzo. I jest godzina, która? Tak, 10:08 jest i idziemy spać. Bo spaliśmy tylko godzinę. Dobranoc.